No cześć wszystkim, witamy w Astrox Imperium, więc uniwersytet. Uniwersytet to każda stacja, nie każda stacja, ale dużo stacji ma swoje uniwersytety, gdzie możemy skillować naszą postać. To są wszystkie skille, może pokażę tutaj, zaczniemy od prawej. Elektronika nie ma żadnych, support natomiast ma o dronach, tak, są drony w tej grze, na razie nas to nie obchodzi. Serwis, flota, flota pozwala nam brać najemników, na razie tego nie chcemy. Mission pozwala nam brać więcej misji. Na razie mamy to gdzieś. Na razie chyba możemy wziąć jedną misję na raz. I ship. Ship, jak widzimy, mamy bardzo dużo tutaj do wyboru, ale dużo jest czerwonych. To znaczy czerwonych jest napisane unqualified. Nie mamy kwalifikacji do tego. Na przykład chcemy, żeby nasze ship shield regeneration, czyli regeneracja naszych tarczy energetycznej, naszej shield, poszła w górę. Ale trzeba mieć inny skill do tego. Trzeba mieć Ship Shield Systems do poziomu drugiego. A to jest Ship Energy Regeneration, czyli regeneracja energii. A tutaj mamy, żeby inny statek, na przykład Utility, to nas kosztuje 2655 kredytów i 11 skillów punktów. Ile mamy tych skillów punktów? Naciskamy L, mamy 49. Mimo, że dopiero tutoriole zrobiliśmy, ale spoko. Natomiast nas interesuje Excavation. Do Excavation mamy bardzo mało tutaj. Więc to jest poziom 5. Wow. Mamy też broń. I broń mamy, na razie broń nie będziemy w ogóle używać. Więc może pójdziemy do szyb i zaczniemy sobie skillować to, co możemy. Ship Energy Systems. Ok. To nasz kosztuje 7 punktów skillowania, 747 kredytów i to nam da 10% więcej energii tutaj. Czyli jak naciśniemy J, to mamy tutaj energię 307. I teraz bardzo szybko, zdecydowanie szybciej niż w EVE Online to idzie. Jeżeli będziemy w przestrzeni kosmicznej, to idzie wolniej, ale też szybko. Natomiast jak jesteśmy na stacji, to bardzo szybko to... To bardzo szybko to trwa. Ok, Ship Energy Systems, max energia nie poszło nam. Ach, tutaj nam poszło. Ok, bonus 30,5 to jest energia. I tak naprawdę nie ma tutaj za bardzo co skillować, na serio, ponieważ chcieliśmy ekskawację. Ok, więc wyjdziemy tutaj z doku i pójdziemy sobie do innej stacji, ale zanim to zrobimy, czy sobie zainstalowałem, tak, minery, ok. Więc pójdźmy do jakiejś bardzo blisko tutaj Adamite, włączymy oba, możemy kliknąć tak, albo możemy kliknąć All Modules On, wtedy wszystko włączymy i on zacznie po prostu bardzo, bardzo powoli tutaj to być minerem, o rany. Bardzo powoli. Bardzo, bardzo, bardzo powoli. A musimy kupić lepszego miner. Nie wyskanowaliśmy tego. Wow, co to jest? Lamassu Financial. Chcemy kupić lepsze zaopatrzenie. Ok, mamy 1500 kredytów, dostaliśmy 12 skill punktów, ponieważ mamy pierwsze 100 adamajtów. Byliśmy górnikiem, więc mamy następny achievement w tej grze. Na początku tej gry achievement bardzo szybko wchodzą, później coraz wolniej. I później coraz gorzej jest te skill punkty dostać. Skill punkty za każdą akcję, jaką my prowadzimy. Teraz wydobywamy to bycie górnikiem i dostajemy tutaj punkty doświadczenia. I dostajemy też skill punkty za to, jak będziemy mieli level up, czyli zaraz będziemy mieli, no nie tak zaraz, jak widzimy, to trochę nam trwa, ponieważ jesteśmy bardzo słabe, te skille mamy. Już ten... Wydobyliśmy z tego. Ok, przyspieszmy shift. Bo tamten Adamite już został... wydobyty, ok. Tak jak powiedziałem, najlepiej jest włączać wszystkie moduły off, wszystkie moduły on tutaj myszką. Możemy też włączać indywidualnie.
Widzimy, maleje nam tutaj energia i zobaczcie tutaj, jest 100% life support i pisze minuty, sekundy. Co to znaczy? To znaczy, że mamy w tym systemie, możemy być bezpiecznie 1082 minuty i 32 sekundy, ponieważ ten system jest bardzo bezpieczny i mamy w miarę duży jak na ten system life support, ponieważ takowy kupiliśmy sobie. Natomiast jak go zdejmiemy, to to się zmieni na zupełnie co innego. Pójdźmy do... Okej, jeszcze nie wydobyliśmy wszystkiego. Żeby przyspieszyć grę, nie było tak nudno, możemy sobie dać do 3 razy więcej, bo to jest bardzo bezpieczny system. A zademonstruję też to, że jak do ciebie strzelają, możemy WASD dać i wtedy my sobie lecimy koło... On bardzo wolno skręca, o rany. O no, jak on wolno skręca. I wtedy sobie lecimy, i wtedy sobie możemy lecieć dookoła tego asteroida i my mamy wieżyczki tutaj, o rany, jak on wolno skręca, mamy, my w ogóle nie mamy skilla. Jest taki właśnie trik, że jak do ciebie strzelałem, możesz właśnie sobie dookoła tutaj operować tym statkiem i wtedy będzie lepiej. Okej, okay. Cargo base full, dobrze, pójdźmy do Lamasu. A tego Adamaita zdejmiemy i tego Adamaita zdejmiemy. Idziemy shiftem i już jesteśmy. $25 nie kosztuje, 25 kredytów nie kosztuje, żeby tutaj dojść. Okej. Okay. Zobaczymy, co w markecie mamy. No najpierw sprzedamy, może pójdziemy do rafinerii. Jeżeli takowa jest. A tu nie ma rafinerii. Okej, okay, no problem, to sprzedamy to na pniu. Pójdziemy do marketu i zobaczymy, czy mają tutaj jakieś lepsze, kurde, wieżyczki. Basic Small Miner, Improved Light Miner. Improved Light Miner mają. Mają Improved Light Miner. Improved Light Miner daje nam... Damage 2, cykl... No dobra, porównajmy go. Ten daje 3 energii, kosztuje 4 cykle, czyli w miarę wolne. I damage 1, czyli 1 zbiera, w miarę słabo. Natomiast ten daje 4 cykle, czyli jest troszeczkę wolniejszy. Energii 600 zużywa, ale damage daje 2. To też nie jest takie cudowne. Ale go sobie kupimy, czemu nie? Garaż proszę. Czy możemy go użyć? Tak. Okej. Okay. Pójdziemy do marketu, zobaczymy, co tu jeszcze mamy za... O, jest zaawansowane cargo expansion. Okej. Okay. Czekaj, tu jest zaawansowane cargo. Zaraz to zobaczymy. W pasywnych. A to nas kosztuje 36 tysięcy. I daje nam 30% więcej cargo. Ha, 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 ha. Czy to weźmiemy sobie? Może na razie nie. Mamy też tutaj... Och, jest Advanced Light Miner. To trzeba kupić. To trzeba kupić. Ok, popełniłem błąd, ale to nic. Advanced Light Miner. Damage 3. Ten jest chyba najlepszy. Tak, kupimy go. 2. Ok. No problem. Popełniłem błąd, ale to nie jest problem. A, przepraszam, garaż. Ok. Advanced Light Miner, a te dwa możemy opylić. Przykro mi. Błąd, ale to nic. Więc mamy już troszeczkę lepszy ten statek. Zastanawiam się, nie możemy kupić tego Advanced Cargo Expansion. A zobaczmy skille, czy tu są jakieś. Są. Zobaczmy skille Excavation. Nie ma nic takiego. Oni są do negocjacji raczej. Mamy też University Discount. University Discount to będziemy taniej płacić za skille w uniwersytecie. Ok, zrobimy to. I tak naprawdę się nie opłaca, bo to nie są mniejsze skill punkty, tylko mniej pieniędzy. Ale jest taki trik, że jak to zrobimy, to dostaniemy achievement, który powie, jesteś uniwersytecki, coś tam, i dostaniemy skill punkty za darmo, więc to się nam opłaca.
bo straciliśmy chyba 7 czy tam 21 tych punktów. O, serio? Może nie. Także to się nam w ogóle nie opłacało. Okej, okay, serwis... Co my tu mamy? Elektronika, dobra. Mamy też ofisę, gdzie możemy wziąć tutoriale, co nas zupełnie nie obchodzi. Co tu jest w miarę blisko? Powiedzmy tutaj, pójdziemy, włączymy oba. Powinniśmy w miarę szybciej to wydobywać. Hej, shift, żeby przyspieszyć. Nie możemy się rozbić w tej grze, więc on zawsze zahamuje. No i jak widzimy, już zdecydowanie lepiej nam idzie. Ponieważ jesteśmy miner i mamy te skille tutaj, już na początku mamy miner advanced, bo takie skille wybraliśmy na początku. Więc mamy skille takie, że to powinno wydobywać tylko 3, a wydobywamy 10 za każdym razem, ponieważ jesteśmy takim zajebistym górnikiem. I bardzo szybko nam tutaj wchodzi, jak widzimy. Mamy poziom trzeci, ponieważ już tutaj zdobywamy te punkty, jak widzimy. Dostajemy 11 skill punktów. Mamy poziom trzeci, jest bardzo fajnie. Cargo Bay full i teraz pójdziemy sobie, byliśmy w Biomaty, byliśmy w Lamasu. Pójdźmy sobie do Star Gypsy. I zobaczymy, czy tutaj ma jakieś fajne skille, które możemy sobie wykorzystać. I to jest bardzo dobry system na początku, w którym startujemy Void Starcross, ponieważ jest bardzo bezpieczny i life support nam nie wysiądzie tutaj. Ok. A mamy refinery, więc co robimy? Idziemy do refinery, zaczynamy to robić. To nas kosztuje pieniądze, ale spoko. Pójdziemy do uniwersytetu i zobaczymy. Excavation, nie ma nic. Co możemy zrobić? Ship Gyroscopic Control, będziemy lepiej skręcać. 10% turn speed. Dobra, zrobimy to. Jest też Ship LS System Maintenance. Co to nam daje? To daje nam to, że możemy przeżyć w danym systemie więcej. O, to jest fantastyczne, to bierzemy. Life Support teraz mamy 391.3, a jak weźmiemy tego skilla, mamy 395.7. Ok, bierzemy go na nowo, bo to jest fantastyczny skill. To jest jeden z najlepszych skillów, jakie możemy wziąć. Chociaż możemy wziąć sobie Advanced Food System teraz, ponieważ jak wzięliśmy Ship Life Support System Maintenance, to nam daje 5% więcej life supportu i teraz kosztuje nas 10 punktów. Natomiast tutaj Advanced Food System zrobimy to też, bo nam Food Life Support daje 10%, więc to nam da 10% więcej i to jest bardzo duże, więc ten pamiętajmy, że jest tak, że jak weźmiemy sobie główny skill, to możemy później kwalifikujemy się na skille, które są należą do tej gałęzi, więc teraz powinno się otworzyć bodajże woda. Zaraz to zrobimy, woda i zobaczymy, czy termal też się otworzy i będzie nas na to stać. I to jest bardzo ważne, tutaj podbijać sobie właśnie life support. To jest bardzo, bardzo arcyważne. Tak jest, woda. Weźmiemy to. I już nie stać nas na więcej. Możemy sobie wziąć, żeby on się lepiej skręcał. O 20%. My to sobie weźmiemy, bo cholera, bardzo źle się pilotuje ten statek. I teraz możemy sobie undockować i on po prostu już będzie skillował się. Bez problemu. Jesteśmy bardzo blisko tutaj. Ok, zaczął działać. I w miarę szybko wypełnimy sobie nasze cargo. Byliśmy w Star Gypsy. Gdzie teraz możemy pójść? W Star Shepherds nie byliśmy bodajże. Jak widzimy, skille też działają, one się tutaj podbijają nawet w przestrzeni kosmicznej, tylko wolniej. Pójdziemy do Star Shepherd, zobaczymy, co tam jest. Dwa razy klikniemy. Shift, żeby przyspieszyć. Za każde wejście kosztuje nas 25 kredytów albo 100 kredytów, w zależności od fakcji. Tutaj 25 tylko, to fajnie. A nie ma refinery, możemy sprzedać tutaj na pniu. Tutaj za dużo nie ma.
No, statki za parę milionów. Ten jest fajny, Arrakis, ale drogi, 466, natomiast Prophet, taki sobie. Dobra. Pójdziemy do garażu. Zrobimy to i zrobimy undock. Czy tu jest jakiś fajny... bardzo blisko? Tak, oczywiście. Dwa razy klikamy, włączamy shift. Każda nasza akcja, strzelanie do wroga, czy niszczenie wroga, czy nawet bycie górnikiem, wydobywanie, eksploatacja tych asteroidów, daje nam tutaj punkty doświadczenia. I jak będziemy mieli 5100, i jak widzimy, to w miarę szybko teraz wzrasta, będziemy mieli poziom czwarty i będziemy mieli ekstra skill punkty. Więc na początku gry w miarę szybko się tutaj grinduje. Dwa razy klikamy i lazda. Pamiętamy spacja, żeby tutaj zobaczyć. O, jesteśmy już tutaj, fajnie. O, byliśmy tutaj przecież, wow. Nie chciałem tutaj pójść, strata pieniędzy. A pójdźmy do Corporate Center. Nie pamiętam, czy tutaj byłem, ale chyba nie. Spacja nam daje taktycznie taki skan, ale to jasne jak cholera. Nie pamiętam, czy tutaj byłem. Okej, okay. Rafineria, Adamite na części. A uniwersytet jest, jest. Czy jest excavation? Jest excavation tutaj i właśnie tutaj chyba nie byliśmy. Na nic mnie nie stać, mam za mało skill punktów w ogóle. Ale spoko. Natomiast co chcę pokazać wam? Chcę pokazać wam misję i w następnym wideo pokażę wam misję. Jak się tutaj robi te misje właśnie. I w następnym wideo pokażę wam misję i misję daje nam... No, wytłumaczę w następnym wideo. Do zobaczenia wszystkim.